Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Pan już był prezesem, wprowadził pan jako prezes Odry Opole do pierwszej ligi. Był to rok 2006. I teraz Odra gra w drugiej lidze. Najbliższą sobotę piłkarze opolskiej Odry zagrają swój drugi mecz właśnie w drugiej lidze. Na mecz z faworyzowaną Bytowią Bytów wybierają się w znakomitych chyba nastrojach, ponieważ klub w tym tygodniu sfinalizował umowy sponsorskie. Jakie znaczenie dla klubu mają te nowe umowy partnerskie? Przede wszystkim dają poczucie stabilizacji i możliwość dalszego rozwoju klubu, poprawy organizacji jego. Urząd Miejski, współpraca z Urzędem Miejskim to przede wszystkim dla nas gwarancja rozwoju bardzo, bardzo istotnej rzeczy, o której cały czas myślimy, a mianowicie szkolenia dzieci i młodzieży. Na to bardzo mocno w klubie stawiamy. Natomiast takie podmioty jak Energetyka Cieplna Opolszczyzny, czy Prywatne Biuro Podróży Sindbad, podmioty bardzo znane na arenie ogólnopolskiej i nie tylko, pozwalają nam na określonym poziomie utrzymywać pierwszy zespół, który gra obecnie w drugiej lidze. A czy można już mówić o podwalinach pod lepszą drużynę, z lepszym budżetem i kiedyś Odra zagra w pierwszej lidze, a może w ekstraklasie? Cały czas nad tym pracujemy. My, przedstawiając tych trzech głównych sponsorów, cały czas podkreślamy, że doceniamy udział każdego z mniejszych sponsorów, a tych kilku w klubie jest. I w tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby zachęcić do podpisywania umów marketingowych inne podmioty, mniejsze. Każdego serdecznie witamy i każdego bardzo szanujemy. A propos, skoro są sponsorzy, mówił pan o rozwoju także piłkarskiej młodzieży. I zatem to nie tylko pierwsza drużyna. Jakie jeszcze są drużyny w OKS Odra Opole? Juniorzy? Praktycznie zajęcia prowadzone są z pełnym przekrojem grupy wiekowej. Czyli od trampkarzy poprzez juniorów do seniorów. Tak jest. No, cały czas podkreślam tu bardzo duże zaangażowanie Urzędu Miasta poprzez współpracę na bazie Akademii Młodzieży. A jakie oczekiwania są wobec klubu od sponsorów? No, te oczekiwania generalnie zapisane są w umowach marketingowych, natomiast sponsorzy oczekują przede wszystkim bardzo dobrego widowiska, a co za tym idzie również dobrego wyniku. Wtedy tak naprawdę realizowane są ich cele marketingowe. Czyli dobry wizerunek. Czyli dobry wizerunek to przede wszystkim i robimy wszystko, żeby te oczekiwania spełniać. A na jakim systemie oparte jest wynagradzanie piłkarzy Odry Opolej z pierwszej drużyny? Ten system w zasadzie jest bardzo czytelny. Składa się jakby z dwóch elementów. Stałego wynagrodzenia zapisanego w kontraktach o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz premii. Z tym, że w tym sezonie, który jest dosyć specyficzny poprzez reorganizację ligi, a polega na tym, że na koniec sezonu w tej lidze zostanie tylko 8 drużyn, w związku z tej grupy rozrywkowej. Tak. I 8 z drugiej. Z tej grupy rozgrywkowej, przepraszam. W związku z tym my również przygotowaliśmy się na to, tak przygotowaliśmy system premiowy, że przeznaczamy pieniążki za zajęcie minimum 8 miejsca. Oczywiście im wyższe miejsce, tym ta premia wzrasta. 8 miejsce gwarantuje jakby dalszy byt w drugiej lidze Odry Opole, a ta premia, zawodnicy wiedzą, jakie to będą premie? Tak, zawodnicy wiedzą. Również w pracy swojej zawodowej zasadę mam taką, że strony wiedzą o swoich wzajemnych zobowiązaniach. To są zawodowcy, piłkarze? Czy muszą pracować gdzie indziej? No, nie do końca. Nie jesteśmy klubem zawodowym. Przekrój kadry to uczniowie, studenci, jak również są zawodnicy, którzy czynnie pracują zawodowo, jak choćby Tomek Dąb, który pracuje w Straży Pożarnej, czy Maciek Michniewicz, który jest nauczycielem. Natomiast większość oczywiście piłkarzy, niezależnie od swoich zajęć, ma podpisany kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Czyli jak wygląda dzień piłkarza Odry Opole? Proszę powiedzieć, bo treningi są rano, po południu. No, zawodowcy to pewnie na okrągło coś mają związanego z klubem. A to ćwiczenia, a to masaże, a to bieganie. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w pełni zawodowym klubem, w związku z czym
kadra trenerska musi tak dostosowywać godziny zajęć, żeby te wszystkie rzeczy połączyć. Trenerem naszym jest Dariusz Żuraw, człowiek, który w Bundeslidze rozegrał około 150 spotkań, w związku z czym zaczerpnął stamtąd, mam wrażenie, dobre wzory i to, co można, przenosi na nasz grunt w miarę naszych możliwości organizacyjnych. No i tak zajęcia są prowadzone. A baza treningowa Odry Opole gdzie się mieści? No, przy Oleckiej, czy? Tutaj w tej chwili mamy zupełnie inną sytuację od tej, którą zostałem w latach 2003-2006. No, obiekt nasz na ulicy Północnej jest rzeczywiście bardzo dobrym obiektem, kompleksem, który spełnia oczekiwania drużyny na tym poziomie. No, muszę dodać również, że infrastruktura zmienia się. Aktualnie przeprowadzany jest też remont szatni w obiekcie przy ulicy Oleckiej. O którą był spór. Mogła Odra nie grać na przykład. Tak, to był rzeczywiście problem, który ważył na przyznaniu licencji. Natomiast warunkowo taką licencję otrzymaliśmy. Urząd Miasta realizuje swoje zobowiązania. Remontuje szatnię. Także niebawem jakby powrócimy do, można powiedzieć, do normalności. Dlaczego nie udało się przed sezonem pozyskać piłkarza Adriana Sikory? To znane nazwisko i na pewno mógłby być on wzmocnieniem. Zabrakło pieniędzy, czy warunki nie do spełnienia były? Tak to ocenialiśmy, że Adrian Sikora na pewno byłby wzmocnieniem dla tego zespołu, jak nie ukrywam, pełną wartością marketingową. Rozmawialiśmy dosyć długo z Adrianem Sikorą, on był tutaj na treningu, bardzo interesowała go baza sportowa, którą posiadamy. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, o które pan pyta, byliśmy praktycznie zgodni co do porozumienia. Muszę zaznaczyć, że nie będziemy na pewno robić tak zwanych kominów wynagrodzeń, także Adrian Sikora zgodził się na nasze warunki. Natomiast na przeszkodzie stanęły drobne sprawy zdrowotne i tu muszę podkreślić życzliwość tego człowieka. Życzymy mu jak najszybszego powrotu na boisko. Czy klub w tej sytuacji będzie jeszcze zabiegał o nowych, w cudzysłowie, droższych piłkarzy? W zasadzie kadrę mamy zamkniętą, natomiast z poprzedniego pytania wynika, że jakby mamy wolne pieniądze. No, dokładnie. Ale tak naprawdę sztab sportowy pracuje nad tym, nasłuchuje, że tak powiem, w eterze, co się dzieje i jeśli spotkamy się z propozycją, z możliwością pozyskania zawodnika, który zaakceptuje nasze warunki, a będzie to zawodnik z co najmniej poziomu pierwszoligowego, to nie ukrywam, że taką decyzję podejmiemy. Lepsza. Nie wykluczam jej w najbliższym czasie. Rozumiem. Będziemy się oczywiście bacznie przyglądać. Lepsza gra to oczywiście większa frekwencja na meczach przy Oleckiej. Niekoniecznie muszą to być oczywiście piłkarze tak zwane gwiazdy. Inauguracja Opolskiej Odrze wypadła okazale 3-0 z Jarotą Jarocin. Na jaki wynik możemy liczyć w Bytowie? Bo Bytowia Bytów to faworyt tych rozgrywek. A od wczoraj Bytowia ma trenera klasy międzynarodowej Pawła Janasa, byłego trenera reprezentacji Polski. Nie boicie się? Nie, bać się na pewno nie boimy. Jak mawiał niezapomniany trener Kazimierz Górski, mecz można wygrać, przegrać albo też zremisować. A bramki są dwie, piłka jest okrągła. Dokładnie tak. Oczywiście zespół, nasz przeciwnik nie ukrywa i mówi to głośno, jego właściciele komunikują to jasno, że interesuje ich w tym sezonie tylko awans do pierwszej ligi. Jakby potwierdza to fakt, o którym pan przed chwilą wspomniał. Czyli zatrudnienie trenera. Zatrudnienie trenera, który był, przypomnę, kiedyś i reprezentantem Polski, i trenerem. Piłkarzem, tak. Tak, i trenerem kadry naszej narodowej. Natomiast no, mam pełne przekonanie, że jedziemy tam po to, żeby wygrać. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji w sporcie, gdyby drużyna wychodziła z innym nastawieniem na boisko. Wtedy nie ma to najmniejszego sensu. Mecz w najbliższą sobotę, czyli jutro o godzinie 18. Tak, jest zmiana terminu z godziny rozpoczęcia meczu z godziny 17 na 18. Z powodu gorącego powietrza.
Przyznam, że tak dokładnie nie znam. A może chodzi o transmisję w Radiu Sport? Gospodarz prosił nas o to i myśmy przystali na tę propozycję, choć nie jest to dla nas do końca bardzo wygodne. Mecz będzie transmitowany na antenie Radio Opole, już w tej chwili zapraszamy. Bardzo się cieszymy. Powracam jeszcze na zakończenie naszego spotkania do pierwszej jakby kwestii, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Pan miał tą odwagę. Co pana skłoniło, że pan ponownie chciał zostać prezesem? No, otrzymałem bardzo konkretną propozycję, przeanalizowałem sytuację, natomiast panie doktorze, z wchodzeniem do tej samej rzeki to jest troszeczkę opacznie interpretowane słowa Heraklita, którym rzeka w tym samym czasie nie jest już, rzeka w czasie nie jest już ta sama, natomiast wchodzić do niej można, ja tego się nie obawiałem. Są w tej chwili w klubie inni ludzie, budżet jest stabilny, o trzech głównych sponsorach mówiliśmy, także nie mam co do tego obaw. Zatem życzymy panu i całej drużynie, całemu sztabowi trenerskiemu i kibicom udanego sezonu i być może w przyszłości awansu o klasę rozrywkową wyżej. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem Dziękuję był uprzejmie. Pan Janusz Wysocki, prezes Opolskiego Klubu Sportowego Odra.